Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Etnograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na pierwszą część wywiadu z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Sławoja Szynkiewicza. No dobrze, to może zacznijmy naszą rozmowę z pytania o pana przodkach. O przodków? Właściwie to żadni przodkowie mi się nie ujawnili konkretnie. Natomiast nazwisko po kądzieli mojej rodzinie brzmiało i brzmi nadal Korzon. I utrzymuje się podejrzenie, w każdym razie taki przekaz, że związany był z tą rodziną Tadeusz Korzon, historyk szkoły warszawskiej, ale nie ma na to bezpośrednich dowodów. Rzecz polega na tym, że sam Korzon kończył studia w Moskwie, został na dłuższy czas w Rosji, potem przeniósł się do Kowna, więc osobistych kontaktów nie było. Natomiast egzotyczna dosyć historia dotyczy mojego właściwego nazwiska po ojcu. Otóż był w Wilnie przed wojną dr Jakub Szynkiewicz, Tatar, który był naczelnym muftim muzułmanów polskich. My nie jesteśmy Tatarami z pochodzenia, więc w gruncie rzeczy to jest żaden przodek, ale musiała istnieć jakaś więź pomiędzy nim a moją rodziną, bo w dawnej Polsce, w pierwszej Rzeczpospolitej, przedrozbiorowej, była praktyka nadawania szlachectwa Tatarom pod warunkiem, że się podłączą do istniejącego już herbu. I bardzo, bardzo prawdopodobne jest, że zrobili jakiś deal z moimi przodkami i się w ten sposób wkupili. Ale to jest pana przypuszczenie. Co? To jest pana przypuszczenie. No nie bardzo, to jest moje przypuszczenie, zgoda, ale w rodzinie utrzymywała się przez długi czas i nadal chyba się utrzymuje przekonanie, że my mamy związek jednak genetyczny z tymi Tatarami. Bo to tak pół żartem tłumaczyłoby nasze często występujące, wystające kości policzkowe. No więc to jest egzotyzacja oczywiście, ale w tradycji rodzinnej zachowała się pamięć o tym, żeby wiązać się, podciągać pod siebie także etnicznie obcych. Zresztą w mojej rodzinie, moja rodzina jest zróżnicowana, zarówno pod względem formalnie uznawanej narodowości, przynależności etnicznej, jak też i religijnie, bo mam prawosławnych, mam pociotków litewskich, więc no cóż, pochodzę z Kresów. I to jakiej miejscowości? Spod Baranowicz.
ale rodzina też wędrowała. Wywodzi się w gruncie rzeczy z Nieświeża, a ja się urodziłem no, niedaleko stamtąd, ale mimo wszystko parę kilometrów w mieście, które się zwie Wołożyn i które było prywatnym miastem rodziny Tyszkiewiczów. Zresztą przed jakimiś 20 laty odwiedziłem tych ludzi, którzy wozili na spacer w wózku nowonarodzonego syna, tym samym rzędem z wózkiem, w którym ja leżałem. Myśmy sobie raczej nie pogadywali wówczas, ale matki sobie rozmawiały i zaprzyjaźniły się. To była białoruska rodzina. I kiedy ja się pojawiłem i przedstawiłem się nazwiskiem, no, był wybuch radości. Nareszcie coś wiemy o Szynkiewiczach, co się z nimi stało. Oni śledzili wydarzenia, prawdopodobne wydarzenia, według plotek wojennych, co się działo w czasie wojny i byli tym zainteresowani. Więc moje wyjaśnienia o losach rodziny przyjęli z zadowoleniem. Tak więc wyrastałem w środowisku wieloetnicznym, przyzwyczajony do tego, że ludzie mówią różnymi językami w domu i publicznych miejscach, że chodzą do różnych świątyń. Ba, a jak byłem starszy, to chodzałem po kolędzie zarówno do katolików, jak i do prawosławnych. No bo dlaczegoż by nie skorzystać z okazji, żeby dostać parę cukierków więcej. Tak więc dla mnie było to zupełnie naturalna sytuacja, że ludzie się różnią między sobą i że nie trzeba ich z tego powodu dyskryminować. Chociaż kiedy już byłem w szkole podstawowej, podobała mi się pewna dziewczynka, Ania miała na imię, w pewnym momencie moja ciotka, która była doktrynerką religijną, uprzedziła mnie, że nie powinienem z nią się przyjaźnić. Kiedy ja się zdziwiłem, bo była sympatyczna i zasługiwała na to, usłyszałem odpowiedź: ona nie będzie zbawiona, bo jest prawosławna. Wówczas byłem rozgoryczony i mimo, że dla dziecka autorytet starszych osób jest istotną rzeczą, to nie uwierzyłem. I od tego czasu zaczęły się moje zmagania z autorytetami. I zainteresowanie etnologią. A ile pan mógł mieć lat wtedy? Czego? Ile pan mógł mieć lat? No, w szkole podstawowej byłem, więc między 7 a 12, powiedzmy sobie. No, kolędowałem, będąc starszym chłopakiem, bo jednak trzeba tą gwiazdę nosić. W
włożyć tutaj jakiś wysiłek. Tak więc, no można powiedzieć, że byłem już etnologiem in status nascendi, dzieckiem będąc. Jeszcze wcześniej. Co? Jeszcze wcześniej. No, być może jeszcze wcześniej. Także, wchodziłem w zawód, tak powiem, stopniowo i bezproblemowo, bezkonfliktowo. Bo to wszystko było naturalne. To może jeszcze wrócimy do rodziców. Kim byli pani? Rodzice. No właśnie. Rodzice byli nauczycielami wiejskimi i reprezentowali ideologię siłaczek. Ojciec też był siłaczem. Tutaj nieśli kaganek oświaty w tą zacofaną wieś kresową, w której dominowali właśnie Białorusini. Ja wówczas mówiłem zarówno językiem potocznym dla ogółu, w rodzinie się mówiło po polsku. I dla mnie to też było naturalne. Znałem oba te języki i przejście z jednego do drugiego nie stanowiło problemu. Czyli białorusiński i nie, polski i białoruski. Tak. No to był dialekt białoruskiego, dialekt już na pograniczu z Polską, trochę zmieniony. Białoruszczyzna się różniła. Więc można by powiedzieć, że jestem chłopak spod Puszczy Nalibockiej, bo tam niedaleko było do tej puszczy, ale się w nią nie zapędzałem, bo wystarczyło mi obserwowanie życia zarówno naturalnego, jaszczurek, węży i temu podobnych, które się pleniły w pobliżu domu mojego dziadka, czy w ogóle w pobliżu zamieszkałych terenów. No więc prowadziłem sielskie życie dziecka. Szczęśliwe dzieciństwo miałem. Zresztą moim zdaniem nie ma chyba takich przypadków dzieciństwa nieszczęśliwego. Nawet jeśli chodzi o dzisiejszy Irak czy Syrię, kiedy dzieci są poddawane różnym katuszom, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, ale dziecko ma to do siebie, że jest zainteresowane światem od samego początku, kiedy wychyli głowę z łona matki. No bo pana dzieciństwo też było w czasie wojny. Było. Miałem rok, kiedy wojna się zaczęła. I wojna też była dla mnie naturalnym wydarzeniem, bo się działo to wokół, więc uczyłem się wszystkiego, co tylko widziałem. I to wszystko fascynowało, bo dziecko musi się fascynować tym, co ogląda nowego i dzięki czemu uczy się świata. Tak więc, no... Czy ma pan jakieś wspomnienie, takie bardzo wczesne? No to z tych czasów trudnych. No, mam wspomnienia, bo bywały sytuacje, że trzeba się było ukrywać w piwnicy, że trzeba było uciekać do lasu, ale wszystko to traktowałem jak, powiedzmy sobie,
sięgnę do porównania starszych nieco dzieci jako harcerską przygodę. Natomiast pewnego dnia, kiedy wróciliśmy z lasu po bombardowaniach, okazało się, że nasz dom jest spalony. To ja się chętnie bawiłem w jego ruinach, a najprzyjemniej w miejscu, w którym stała biblioteka, po którym pozostała kupa białego, jasnego, czystego popiołu. Wówczas jeszcze nie rozumiałem znaczenia książki, ale popiół, który po tych książkach pozostał, był jedną z najprzyjemniejszych zabawek, takim środowiskiem, w którym można kopać. Dziwna rzecz. Z biblioteki pozostało niewiele. Między innymi Encyklopedia Zdrowia. I z tej encyklopedii, kiedy nauczyłem się czytać, zacząłem wybierać najsmaczniejsze kąski, czyli między innymi rozdział o życiu erotycznym. No bo co interesuje młodego chłopaka, dziewczynę zresztą też. I dzięki temu zorientowałem się, że książka jest rzeczą ważną, zawiera interesujące informacje i że nie należy jej lekceważyć, a popiół po niej szanować. Więc to było takie wspomnienie z dzieciństwa. Później już nigdy mi się nie zdarzyło, że książki się wokół mnie paliły. Raczej wprost przeciwnie, przybywały i ciążyły w mieszkaniu. No ale cóż robić. To kim pan marzył być jako dziecko? Nie marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem, ani tym bardziej żołnierzem z karabinem, bo tych karabinów widziałem wokół siebie bardzo wiele i kojarzyły mi się one raczej z opresją wobec ludzi. To już mniej więcej rozumiałem, co znaczy to samo pojęcie. I dlatego też, jeśli widzę dzisiaj chłopaków bawiących się w strzelaninę, to rozumiem ich potrzebę dominacji nad innymi, bo broń daje takie poczucie dominacji. Ale pamiętając jednocześnie ten czas wojny, wolałbym, żebyśmy mogli dzieciom wytłumaczyć, że ta zabawa ma swoje ograniczenia i że oznacza no, podporządkowanie sobie innych, co nie jest no, właściwym zadaniem samego procesu wychowawczego dorastania dziecka. Tak więc No to kim pan chciał być? A kim chciałem być? No właśnie. Chciałem podróżować. I mimo, że mama została sama, myśmy w ogóle zostali sami, bo dla mnie również w sposób naturalny przyjąłem do wiadomości informacje,
że ojciec nie wróci z Katynia. I nie miałem pretensji do losu o to, że w domu nie ma ojca. Często dzieci pytają, mają żal do losu o to. Ja przyjąłem to jako rzecz naturalną. Po prostu jako dziecko wszystko jest naturalne. Wszystko pan jest nie oczywiste. Pamięta swojego? Nie, nie pamiętam. Odszedł na front, kiedy miałem rok. W tym wieku jeszcze się nie pamięta człowiek. Nawet jeśli ojciec mnie tulił wcześniej, jako niemowlaka, to ja znałem jego zapach, jego postać, ale jeszcze nie rozumiałem znaczenia tej postaci. Tak więc, notabene ten Białorusin, z którym rozmawiałem, odwiedzając miejsce, w którym się urodziłem, sam odwoził ojca na dworzec. Pamiętał to. I wiedział, a właściwie podejrzewał, bo takiej wiedzy tam w Związku Radzieckim nie można było mieć. Ani w czasie wojny, ani po wojnie. Ale podejrzewał, że właśnie ostatnim przystankiem jego życia był Katyn. Czy ojciec wiedział? Czy sąsiad wiedział? Co? Przepraszam, czy ojciec wiedział? Nie ojciec, ten Białorusin wiedział. A kim chciałem być? No właśnie, chciałem podróżować. I nie zniechęciło mnie to do tego, to, że los nauczyciela wiejskiego, zarówno wówczas, jak i dzisiaj, polega na koczowaniu, na zmianie adresów. Kiedy żeśmy przesiedlili się, znaczy matka się przesiedliła, zabierając mnie ze sobą na teren już ustabilizowanej po wojnie Polski, postanowiła pozostać na Białostoczyźnie, wysiadła po prostu z pociągu, podczas kiedy inni jechali na zachód, bo tam ich kierowano, bo tam były wolne miejsca. I tak postąpiło więcej kobiet, które miały nadzieję, że będąc u wschodniej granicy, jednak kiedyś łatwiej odnajdą się w małżeństwie, jeśli będą wracali mężowie z wojny. No cóż, to nie było nam pisane. Więc przesiedlenia, te podróże, to wszystko dla mnie było fascynujące, bo ciągle nowe rzeczy się pojawiały, nowi ludzie. Ludzie byli bardzo ważni, inni w życiu dziecka. Bo ja pamiętam jeszcze po stronie białoruskiej w czasie wojny nocne wizyty partyzantów, które traktowałem jako towarzyskie wydarzenia. To było po prostu ciekawe. Ja nie wiem, o czym oni rozmawiali, co planowali, ale byli inni. I w związku z tym ciekawi. Tak więc podróże. Szykowałem się do nich dość wcześnie. Jeszcze będąc w szkole
podstawowej. Mieszkaliśmy na wsi, 20 km od Białegostoku. I ja ruszyłem po raz pierwszy do miasta wojewódzkiego w poszukiwaniu podręcznika samouczka języka angielskiego. Bo wiedziałem, że po to, żeby podróżować, muszę poznać język. Tak, bo polski na ogół nie wystarcza za granicą. Więc po prostu i znalazłem taką bibliotekę publiczną, która wypożyczyła mi taki samouczek, bo nikt inny nie miał ochoty na niego. Leżał sobie i zajmował miejsce na półce. Wobec tego bez obawy, że nawet jeśli zagubię i nie zwrócę, to nie stanie się wielkie nieszczęście, wydano mi go. No i zacząłem dukać nad jego stronnicami. No w każdym razie to już był dowód na to, że jestem zdeterminowany. A że czytałem Karola Maja z dużym zainteresowaniem i Arkadego Fidlera, którzy akurat traf chciał, bo ten wybór książek był przypadkowy dosyć, chociaż Maja czytało każde dziecko, każdy chłopak wówczas, to one miały jedną wspólną rzecz, mimo zdecydowanej różnicy zarówno stylistyki, jak i tematyki tych książek. Kontakt białego człowieka z Indianinem. W jednym wypadku Indianinem północnoamerykańskim prerii, w drugim wypadku Indianinem Amazonki, ale problem pojawiał się ten sam. Porozumienie między białym człowiekiem i tymże autochtonem. Dokładnie na czym brak owej komunikacji między nimi polegał, ja już nie pamiętam. Ale wiem, że to zwróciło moją uwagę. Że ludzie są różni nie tylko wyglądem zewnętrznym, nie tylko religią czy językiem, jak pamiętałem to z wcześniejszych lat, ale również sposobem myślenia. Tym, co kształtuje pojmowanie zarówno świata, jak i drugiego człowieka. I wiedział pan, że to są pytania etnologiczne? No, jak najbardziej, bo to jest esencja etnologii, komunikacja między przedstawicielami różnych kultur. No tak, ale umiał pan to zdefiniować? Nie, to jest, no skądże? No to jak pan został etnologiem? Jak zostałem etnologiem? Oprócz czytania, muszę powiedzieć, że niezbyt intensywnego tego samouczka języka angielskiego, bo takie uczenie się jest dość nudnawym zajęciem, to moim podstawowym źródłem wiedzy, kiedy już byłem bieglejszy w czytaniu, był przekrój. Pismo, które łączyło Polaka ówczesnego ze światem. Pokazywało życie ludzi w ogóle w skali uniwersalnej. I to mnie interesowało. Co to był ten przekrój? Przekrój to był tygodnik, ilustrowany tygodnik, odpowiednik dzisiejszych tych ilustrowanych, które widzimy na półkach, ale ambitniejszy.
powiedzmy sobie, odpowiednik polityki dzisiejszej. I właśnie próbował przybliżyć świat zewnętrzny, ten, który jest poza żelazną kurtyną, Polakom odgrodzonym ową kulturą od reszty świata. Więc pasjonowały mnie fragmenty, ale ciemne kąty, pamiętam, katedry mediolańskiej. Nie wiedziałem bardzo, gdzie leży Mediolan i dlaczego te kąty są akurat opisywane w reportażu, który czytam, no ale uważałem, że to jest ważne. I postanowiłem sobie, że jak będę w Mediolanie, to sobie te kąty zwiedzę. Próbowałem kiedyś zresztą to zrobić, ale nie było już ciemne. Więc dzięki przekrojowi zresztą zdałem bez problemu egzamin na studia, bo członek komisji egzaminacyjnej, jeden z nich był archeologiem i zadał pytanie, czy wiem, gdzie leżą Grody Czerwińskie. Wiedziałem. Okazało się później, że on zadawał to pytanie wszystkim kandydatom i że ja jeden tylko mogłem odpowiedzieć na to pytanie dzięki przekrojowi właśnie. Dzięki przekrojowi również dowiedziałem się o istnieniu profesora Dynowskiego, albowiem uznany chyba nam wszystkim Jasienica, pracował dla przekroju jako reporter i odwiedził obóz studencki etnograficzny kierowany przez właśnie profesora Dynowskiego i opisał nieistotne, co tam studenci robili na tym obozie, opisał w sposób niezwykle sympatyczny postać profesora. Profesora z fajką. I mnie ta fajka przyciągnęła. Niejako ubodła, bo jakżeż można palić fajkę, to były czasy przecież PRL-owskie, ani cygar, ani tego rodzaju luksusów jak fajka, nie było one dostępne. Zresztą pewnie nawet źle na nie patrzano, jako na burżuazyjny obyczaj. Więc ja na przekór poczułem do Dynowskiego sympatię i trafiłem do niego na studia, ale zanim trafiłem, to w liceum, w ostatniej klasie maturalnej, w szkole pojawili się wysłannicy, była taka instytucja, która się nazywała Wyższa Szkoła Dyplomatyczna z celem naboru odpowiednich studentów. Rozmawiali z kilkoma uczniami, których im tam podsunięto, a kiedy rozmawiali ze mną i zapytali, dlaczego ja się interesuję dyplomacją, no bo skoro rozmawiam z nimi, to się interesuję, prawda? A powiedziałem, że jest to forma kontaktu ze światem, okno na świat. Tak to traktuję.
ciągle w tym transie dążenia do podróżowania. Usłyszałem w odpowiedzi suche stwierdzenie. Dyplomacja nie jest biurem turystycznym. No więc wiedziałem już, że nie tędy droga. Nie chciał pan zostać agentem w biurze turystycznym? Agentem czego? Biura turystycznego. A nie wiedziałem o istnieniu takich. Aha. Wówczas. Więc ostatnią deską ratunku był profesor Dynowski i złożyłem tam papiery, dostałem się dzięki owym Grodom Czerwieńskim na studia. Przepraszam, a ta pana fajka, którą pana kojarzą, chyba wszyscy pana kojarzą też z fajką, czyli to jest z profesorem Dynowskiego. To jest tamtych czasów. To jest spadek po profesorze. To jest jakaś próba emocjonalnego, podtrzymania emocjonalnego kontaktu z nauczycielem. Które zostało na całe życie. Miejmy nadzieję. Nikt mnie nie oderwie od tej fajki dobrowolnie.